Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Piwus. Witam was w 8 odcinku z The Last of Us na moim kanale. I moi drodzy, jesteśmy dalej w budynku ratusza. Próbujemy się wydostać z Ellie, ale skutecznie nam to uniemożliwiają kolejne zastępy żołnierzy. I teraz trzeba się przez nich przebić. Nie pamiętam ilu ich tu jest. Ale wiem, że chyba tego będę mógł sobie po cichu zdjąć za chwilę. Dobra. Ten koleżka jest zdjęty, Eli się chowa elegancko, wszystko jest tak jak być powinno. A reszta jakaś? Reszta poszła chyba do tamtego pomieszczenia. On ma broń! Boże. Ha. Fajnie. Czekaj, bo on tutaj idzie. Dobra. Mam pomysł na ciebie. Zabił go! Zabił go! Rozdzielić się! XD. Ciebie też zabiłem. Co ty na to, kolego? Myślę, że... Następny, siema. Co tu się dzieje? Dobra. No to co, panowie posprzątani zostali we trójkę. W jednym pomieszczeniu, można wręcz powiedzieć. Czy było ich tu więcej? Nie, chyba było ich trzech z tego co pamiętam. Chociaż nie wiem. Lepiej iść po cichu tutaj. A nie, tam jeszcze... O kurwa mać. Jeszcze dwóch tam mamy, dobra. Ich też bym się pozbył na cicho, w sensie po cichu. Tylko muszę zobaczyć, czy będę miał ich jak rozdzielić być może. O, to sobie zjemy. Nam wróci trochę HP. Dobra. Panowie, jak jesteście tu rozlokowani, powiedzcie wy mi. Ty chodzisz se w tamtą stronę, chodzisz w tą stronę. Jakbym się dobrze zakradł, to z tej strony jestem w stanie tego obezwładnić. Coś tu się świeciło, czy mi się wydawało tylko? Coś jakby się tu świeciło. Okej. Okay. Ten jest tutaj, dobra. Chodź. Dwóch czy trzech? Nie, trzech jest, okej. Okay. Myślałem, że jest dwóch. To nam zdeczka utrudnia sprawę. Chociaż w sumie bym tam wszedł. Wszedł i... ich po prostu wymordował. A czekaj. Tamten poszedł do tamtego pokoju. Jak dobrze widziałem. Czyli przekraść się po prostu tam trzeba by było. Dobra. Spróbujmy zatem to zrobić. Aha. Ten jest teraz tutaj. Dobra, jak mnie zauważą, to będziemy się z nimi strzelać najwyżej. Ale fajnie było, gdyby mnie nie zauważyli. Kto to? No to jest proste. Ale to jest proste. Dobra. No to panowie zostali posprzątani, dziękuję. Szukajmy sobie te tutaj pomieszczenia, czy czegoś tutaj nie będzie. No i właśnie, ja mam nasłuchiwanie jeszcze, o tym zapominam cały czas. Że ja mogę ich nasłuchiwać, gdzie oni aktualnie się znajdują. Cholera. No, zauważ ich, że tam są. No, idź. Tak, koleżko, idź. Jest wyjście. Tak, wiem, że jest wyjście, ale nie omieszkam sobie zostawić ostatniego przeciwnika. Dziękuję. To był ostatni. Możemy chodzić normalnie, nie musimy się skradać. Także wyszło elegancko. Czy coś tu jeszcze będzie? Chyba nie, bo mogę stąd wyjść po prostu. No więc takim sposobem wydostaliśmy się z ratusza właśnie. Tam są schody. Mordując po kolei sobie każdego.
schyl się, to znaczy, że ktoś tu może być? Nie wiem, ale chyba o tych schodach Eli mówiła. Dobra. Lecimy do przodu. Zobaczymy, co się... Idą za nami! Cholera! Aha. Co? Jakim cudem była nagle taka sekwencja, że powinniśmy biegać? Ej, padnij! Tak, nie wiem, czy Joel tego za chwilę nie skwituje, ale jak widzicie, ja założyłem, w sensie Joel założył maskę, Ellie nie musi zakładać maski, bo ona jest odporna nawet na zarodniki, ona jest odporna na kurwa wszystko, jeżeli chodzi o MZM. Tam jest żołnierz. Trzymajcie pozycję i czekajcie na posiłki. Zrozumiane. Trzymamy pozycję. Jak do diabła jesteś w stanie w tym oddychać? Dokładnie. Nie kłamałam. Widzieliście ich? Nie, nikogo tu nie ma. Czego nie widziałem? Przeszukać okolice. Znajdźmy ich i spadajmy stąd, zanim nie pojawią się klikacze. Kusi mnie, żeby rzucić w nich koktajlem Mołotowa, ale sobie odpuszczę. Przyda mi się jakaś cegłówka albo butelka. Nie ma tu czegoś takiego. Dobra, on jest w tym wagoniku, ten jest na zewnątrz. Jakby ten się odwrócił, to bym sobie tego zdjął, ale on musi się odwrócić. Dokładnie tak. Dokładnie o to mi chodziło. Jako że jest tu w miarę ciemno, on nie powinien tego zauważyć, dopóki się nie zbliży na odpowiednią odległość. Więc mam chwilę, żeby się przedostać na drugą stronę. A właśnie, z kontrolem się idzie jeszcze wolniej, o tym muszę pamiętać. Że dzięki temu mnie aż tak nie słyszą. Dobra, on zaraz go powinien zauważyć. Chyba, że przyjdzie tutaj. Dobra, wiecie co? Pójdziemy sobie z drugiej strony, po prostu go zabiję, bo nie będę czekał, aż on gdzieś tam coś tam zrobi, czy zauważy, czy nie zauważy. Nie ma na to czasu. No właśnie tak. Dokładnie o to chodziło. Słyszałem taki dziwny pisk, a i podejrzewam, że był to klikacz, więc będzie przejebany zaraz. Coś czuję. Czekajcie, tu jest jakiś budynek. Może tędy da się przejść po prostu. Trzeba uważać, bo jeżeli są tu zarodniki, to mogą być też tu zombie. To nie jest to wyjście, które my tu wbiegliśmy? Nie, to jest chyba jakieś drugie... Aha, są drugie schody po prostu. To tam my tamtędy biegliśmy, okej. Okay. To wszystko ma jakiś sens. Dobra. No idziemy do przodu, no co? No coś tam piszczy, gwizda, zgrzyta, nie wiem jak to opisać. Ale ewidentnie coś jest po naszej prawej stronie. Nie, nie, nie. Nie umiem pływać. Aha, i dlatego... Wymyślimy. No, wypuścisz mnie? Dziękuję. Dlatego, że nie umiesz pływać, nie pójdziesz ze mną po prostu do przodu, tak? O to chodzi. Nie wiem, czy gra w tym momencie nie jest za ciemna, no ale cóż. Dobra, muszę wymyślić coś, żeby Ellie się przedostała, bo ona nie umie pływać, a my faktycznie musimy tu już płynąć. Co je wykombinować w takim wypadku? Czy ja tu gdzieś, nie wiem, przepłynę? Mogę wskoczyć czy coś? Aha. Okej, tego nie wiedziałem. Aha, ona sobie po prostu przejdzie bokiem, bo nie... A ja nie mogę iść bokiem, tylko ona może... Okej, nie, spoko, zajebiście. Dobra, jeszcze niżej. No, nie powinniśmy utonąć raczej. Eli?
Nic mi nie jest. Ej, to jest trochę nie fair, że ona może sobie tak, wiesz... O, latarkę znalazłaś. Patrz! Ciągle działa! No to zabieraj ją, bo ci się przyda, podejrzewam. Ej, notatka, co my tu mamy? Twój kontakt to gość imieniem Frank. To z nim handlowałem na zewnątrz, chce się dostać do SK w Bostonie. Spotkaj się z nim przy wyjściu z metra na Park Street, zaraz obok kartusza. Załączam jego wizę i papiery SK. Niezła robota, no nie? Uważaj tam na siebie. Niektórzy z moich ludzi zgłaszali obecność klikaczy i czyhaczy w tym regionie. Gdzie do cholery podział... Gdzie się do cholery podział ten koleś? Czekam tu od ponad 2 godzin, pocąc się jak mysz. Wciąż wydaje mi się, że widzę, jak coś przemyka w ciemności. Mam wrażenie, że zaraz wyskoczy na mnie czyhacz. Dam mu jeszcze 15 minut i wracam. No to nie wróciłeś, bo z tego co widzę, leżysz pod ścianą, kumplu. Trochę słabo. Jeszcze tak się stało. Nie zostawisz, co? Nie, tylko chcę zobaczyć, co tu jest i czy... Aha, czyli prawdopodobnie tędy będę musiał iść, bo tam można dołem... Albo w sumie... Czekajcie, bo ja nie chcę po... Ja bym chciał wszystko tutaj spenetrować, powiedzmy. Drabina. Może jej użyjemy. No ale nie mogę jej użyć. Ewidentnie. Czy będę musiał... A, nie, jest to dobra. Czyli prawdopodobnie trzeba iść tam. Dobra, wiecie co? Czekajcie. O, dam radę szybciej płynąć. Fajnie. Weźmiemy tą kładkę dla Eli, bo ona prawdopodobnie będzie mogła na nią wejść i ją, nie wiem, przepchniemy tam czy coś i będzie trzeba iść w tamtą stronę. Więc ja sobie pójdę tutaj sam w tą stronę. Przepłynę dołem, bo chyba się da. Da się, czy się nie da się? Da się, oczywiście, że się da. Dawaj, wypływaj, Joel. Czy coś tu znajdziemy? O, są suplementy. Czy po 5 suplementów opłacało się tu wpływać? Chyba nie. Nie, no da się. Znaczy, opłacało się. Opłacało się, bo on już 45, będziemy mogli sobie umiejętność za chwilę wykupić. Moment. Nie, tak o. Ślepa uliczka. Obszar, szybkie tworzenie, szybkie leczenie. A ja bym sobie maksymalne zdrowie podniósł, tak szczerze, za 50. Te wszystkie jakieś sensowniejsze umiejętności, które będą mi potrzebne, powiedzmy, w przyszłości, bo te... Znaczy, wszystkie się przydadzą, wiadomo. Ale te takie serio mega ważne jakby umiejętności są dużo, dużo droższe. Więc poczekamy jeszcze chwilę. Okej. Okay. Bierzemy kładkę. Dam radę szybciej? Nie dam radę szybciej, szkoda. No... Wskakuj. Poważnie? Eli! Nie. Okej. Ostrożnie. Spokojnie. Wow, sam jak się przez ten... Żartujecie, prawda? Ona mogła wejść na tę kładkę, ale gdyby Joel na nią wszedł, to coś by się kurwa stało, że ona musiała mi specjalnie tą drabinę zrzucać. Nie rozumiem tego zabiegu troszeczkę, ale okej, no już niech będzie. Czy w tych szafkach coś jest? Ewidentnie nie. Dobra, to idziemy dalej. Dobra, spadamy stąd. O, znaczek świetlików nawet mamy. Co tym razem na nas czeka?
Kolejni żołnierze, może tym razem zombie. A może w końcu nic? I chwila oddechu. Posłuchaj. Jeśli chodzi o Tess, sama nie powiem ci, co z tym zrobimy. Nie rozmawiamy o Tess. Nigdy. Lepiej zachować swoje historie dla siebie. A po drugie, nie opowiadaj nikomu o tej przypadłości. Pomyślą, że zwariowałaś albo cię zabiją. I rób dokładnie to, co każę. Bez pytania. Jasne? Pewnie. To powtórz. Robię to, co każesz. Dobrze. Kilka mil stąd jest małe miasteczko, a w nim gość, który wisi mi przysługę. Może znajdzie nam jakiś wóz. Okej. No to ruszajmy. To jest mega dziwne, bo Joel raz ma tę latarkę jakby przypiętą do plecaka, raz jej nie ma. Te, będzie szybciej, jak pójdziemy tędy. Mam serio nadzieję, że wszystko się dobrze nagrywa. Nic. O. Pierwszy raz widzę coś takiego. Masz na myśli las? Tak. Nigdy nie byłam w takim miejscu. Fajnie tu jest. O, wow. Dlaczego nie zaprowadzisz mnie z powrotem do Marlin? Gdyby mogła załatwić to sama, to nie wciskałaby nam tej fuchy. Może już jest inny? Widziałeś to? Ale szanse na to, że twoi znajomi... Widziałeś to? Są znikome. Kurwa, ale z totalnym przypadkiem na to ten wpadłem. To nie ma znaczenia. I tak by nam się nie udało dostać do miasta w jednym kawałku. Uwierz mi, nie ma innej opcji. Serio, trzeba rozglądać się tutaj, bo... Można, no, w łatwy sposób przeoczyć ważne itemki tutaj. Tak chociażby te suplementy i powinniśmy mieć ich 50, co daje nam maksymalne zdrowie. Dziękuję. Na to zbierałem i to chciałem sobie zwiększyć, bo się przyda na pewno. Następna rzecz, jaką bym chciał, to wyjście z uścisku klikacza. To jest coś takiego? Tak to się, czekajcie, jak to się nazywa dokładnie, żebym nie gadał głupot. Użyj ostrza, by wyswobodzić się z uchwytu klikacza. Dokładnie na to zbieram 75. Ewentualnie rozchwianie broni jeszcze mógłbym sobie kupić, bo też przydatne jest bardzo. Zważywszy, że ja rzadko właśnie strzelam z tego względu, że ta broń jest taka dziwna, jak się nią celuje, nie? Nie jest taka płynna i fajna. I szybka przede wszystkim. Okej, co my tu mamy? Brawo. Zamknięte. Wdrapujemy się? Nie, na górze jest trud kolczasty. Musimy znaleźć inną drogę. Wow, zobacz. Świetliki. W sensie prawdziwe świetliki. No, faktycznie. Ja podleciałam na chwilę. Musiałem sobie przybliżyć je, bo nie widziałem ich na pierwszy rzut oka. Chyba przez to, że mam średnie ustawienie graficzne, ale nie jestem pewien. Więc no. Wejdę na górę i się rozejrzę. Ulepszoną broń białą zabijesz wrogów jednym ci... O kurka siwa, ty, co ja podniosłem, jaka lanca. Aha, ja to mogę sobie wytwarzać teraz, tylko pewnie potrzebę, co jest potrzebne do tego. Broń biała, wiązanie i ostrze, aha. A mogę sobie ostrze zrobić, to sobie z chęcią zrobię ostrze. I zrobimy sobie koktajl Mołotowa jeden. A może co? Co nam oznaczyłaś, Eli? Nie, nic nam nie oznaczyłaś? Okej, to dzięki. Wyskocz sobie, Joel.
Ale to musi być naprawdę potężna broń, podejrzewam. Cholera. Nie, tędy też nie przejdziemy. Czyli też nie. A, jest deska, dobra. To mi się podoba w tej grze, że to są takie rozwiązania. Nie ma czegoś takiego, że na przykład Joel by przeskoczył z tego daszku na tamten i poszliby dalej, nie? Tylko trzeba zejść, wziąć deskę sobie, deskę trzeba położyć, wziąć ją z powrotem, położyć na górę tutaj i tak dalej, i tak dalej. To jest fajne w sumie. Mi się to bardzo podoba. Ile to ma użyć w ogóle? Ja pienię. W sensie ta broń biała, którą mam. Okej. To ty, Bill? A, Bill to jest chyba ten ziomek, który zaopatrzał Tess. Jesteś tu pierwszy raz, prawda? Wiem, że tutaj mieszka, ale nie, nigdy tu nie byłem. Myślisz, że ten dym to jego sprawka? Oby, kurwa, oby. Chodźmy to sprawdzić. Dobra, chodźmy. Niezła odpowiedź, tak szczerze. O, 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 czy tutaj do tego domku dam radę wejść? Bo tu coś znajdę może. Dobra, ta kłódka wygląda na taką, którą mógłbym przestrzelić. Więc ja sobie zmienię broń. Tutaj mam więcej amunicji. Jednak nie. Okej. Okay. Możemy stąd iść. Jednak nie jest to kłódka, którą można przestrzelić. A szkoda. Tutaj. Uwaga pod nogi. Jest wysoko. Powoli się ściemnia. Cholera. Uważaj. Tam jest jakiś stwór. I to jest... Gdzie on jest? A, tu w środku i tam na dole ktoś jest, okej. Okay. To jest klikacz, prawda? Okej. Okay. Mam nadzieję, że ten na dole to nie klikacz. Ale tak... Nie wiem, jak to określić nawet. To jest takie, nie wiem... Zgrzytanie jakieś takie dziwne. On jest tam. Czekajcie, zbliżę się do niego bardzo powoli. Sprawdzę, czy... Kurwa! Tak ewidentnie to jest klikacz i on ma butelki obok siebie rozrzucone, ale nie będziemy go fatygować na razie. Tylko wejdziemy sobie do środka po prostu, bo już nie mam ostrzy. A jak nie mam ostrzy, to jest bardzo źle. Tędy! Tutaj też coś będzie? Mam nadzieję, że nie. A jeżeli już coś by miało być, to fajnie, żeby to były itemki do kraftowania właśnie. Na przykład taśma, tu na przykład ostrze kawałek. Co ty robisz? Dobrze się czujesz? Próbuję nauczyć się gwizdać. Aha. Nie umiesz gwizdać. No przecież mówię, że próbuję nauczyć się gwizdać. Czekajcie, tu mamy notatkę. Co ona robi, kurwa? Ku pamięci zabierz więcej tabletek, spróbuj zorganizować więcej amunicji. Pozostały tylko 3 tygodnie następnego przerzutu z TES. Okej. Okay. Jakaś notatka Billa pewnie, albo kogoś, kto z nim współpracował. Albo współpracuje dalej. Okej. Okay. Przejdziemy dalej. Tam nic nie ma więcej. Ej, czy to były itemki specjalne, żebym sobie ostrze wytworzył, którego nie mogę wytworzyć? Fajnie. No to jesteśmy, lekko mówiąc, w dupie, bo nie zabiję tam tego klikacza. A nie, mogę przejść... Dobra, cegówkę sobie zgarnę, bo się przyda na później pewnie. Ach, cholera. Zamknięta od drugiej strony. Hej, podsadź mnie. Serio? No w sumie to może mieć sens. To nie najlepszy pomysł. No przecież ja cię nie podsadzę, a inaczej nie otworzymy tej bramy. No to dawaj. Hopsaj na górę. Chodź. Stań tutaj.
Słuchaj, masz tylko otworzyć bramę, okej? Nic więcej. Jasne. Spokojnie, spokojnie. Okej. Okej. Ta-dam! Dobra robota. Dzięki. Elegancko, okej. Otworzyła nam bramę. Jest już 25 minut, ale chciałbym jeszcze dojść może kawałek dalej. Albo wiecie co, bo tutaj jest taki... Jak ten samochód, to... Co wtedy? Poszukamy Tomiego. Marlin powiedziała, że to twój brat? Przede wszystkim należał do świetlików. Wiedziałby, gdzie cię zabrać. O, rozumiem. Mieszka daleko stąd, dlatego potrzebujemy samochodu. Okej, okay, oni się już wygadali, tak więc... Moi drodzy, o Jezus, uderzyłem w mikrofon. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. W następnym pójdziemy sobie spenetrować całą tą lokację i pójdziemy w stronę dymu, który chyba właśnie znikł, albo ja go nie widzę. Nie wiem. Tak więc, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba oraz komentarz i słyszymy się już następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.